Flaczki z Kani to świetny sposób na przyrządzenie tych grzybów. Naprawdę szybko i łatwo można zrobić z nich świetną zupę. Bardzo smaczną i sycącą. A w mojej wersji dodatkowo pikantną. Szczegóły znajdziecie na moim blogu www.talerzpokus.tv. Z Kani trzeba odciąć ogonki. Do zupy wykorzystam tylko kapelusze. Ale oczyszczone ogonki wysuszę. Będą świetne jako dodatek do sosów. Kapelusze Kani myję w osolonej wodzie. Oczywiście trzeba to zrobić dosyć szybko, a jednocześnie bardzo dokładnie. Porę przekrajam na pół i kroję w pół talarki. Przesmażam go na łyżce rozgrzanego masła. Następnie na dużych oczkach tarki ucieram marchewkę i dodaję ją do pora. Tak samo ucieram pietruszkę i też dodaję ją na patelnię. Warzywa podlewam szklanką wody, dodaję ziele angielskie, liść laurowy i pieprz. Duszę kilka minut. Czas na pokrojenie grzybów. Kroję je w niezbyt cienkie paski. Podduszone warzywa przekładam do garnka. A na patelnię wrzucam łyżkę masła, rozpuszczam je i dodaję pokrojone kanie. Przyprawiam solą i krótko duszę, do momentu aż puszczą sok i będą miękkie. W trakcie duszenia podlewam kanie niedużą ilością wody. Teraz grzyby przekładam do garnka z warzywami. Dolewam wodę, taką ilość, aby zupa miała odpowiednią gęstość i smak. Musi pozostać aromatyczna. Doprawiam dużą ilością majeranku, nieco sosem sojowym, ostrą papryką, i granulowanym czosnkiem. Gotuję, aż smaki połączą się i przegryzą. Zupa jest pyszna. A po inne sprawdzone przepisy zapraszam Was na www.talerzpokus.tv.